W dniach 5-6 lutego w Brzuchowicach pod Lwowem odbyło się dwudniowe szkolenie na temat ochrona nieletnich w służbie Kościoła. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Spotkanie było adresowane do przełożonych wspólnot lokalnych oraz sióstr pracujących z dziećmi i młodzieżą w parafiach, ochronkach i sanktuariach. Dziś pracując z dziećmi, wszyscy jesteśmy zobowiązani wiedzieć, jak je właściwie traktować i dbać o ich bezpieczeństwo, także w kontekście seksualnym. Dlatego przeprowadzamy to szkolenie. Jestem jako delegat arcybiskupa do spraw ochrony nieletnich i psychoterapeutą, ksiądz Leon Salamon jako prawnik, ksiądz Mykola Biskup jako psycholog. Omawiamy dokument przygotowany przez Komisję do Spraw Młodzieży przy Konferencji Biskupów w Ukrainie dotyczący ochrony nieletnich. Dokument ten ma na celu dać jasne wskazówki, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci powierzonych nam przez rodziców, a jednocześnie określić i ustalić granice własnej odpowiedzialności i kompetencji. Zapytaliśmy także uczestników szkoły o wrażenie z tego, co usłyszeli, czy uważają takie działania za konieczne, a obowiązujące zasady za właściwe. Nasze spotkanie dotyczy ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi rodzajami przemocy – seksualnej, fizycznej, psychicznej. W spotkaniu tym biorą udział siostry z całej Ukrainy. Pracujemy nad dokumentem, który został podpisany przez biskupów Konferencji Rzymskokatolickiej właśnie w sprawie ochrony nieletnich przed szeroko pojętym złem, ale zwłaszcza tym, które może zniszczyć ich seksualność i piękno ich życia. Takie spotkania poszerzają nasze horyzonty i pokazują, jak można chronić dzieci przed złem, jak stworzyć dla nich bezpieczną przestrzeń i uczyć z dobrego życia. Księża prowadzący to spotkanie naświetlają zagadnienia z różnych perspektyw, ukazują psychologiczne, prawne i praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą. Największą trudnością jest zazwyczaj niechęć do zauważania problemów. Chcę myśleć, że wszystko jest w porządku, że dziecko nie ma żadnych problemów i wierzyć, że nikt nikogo nie krzywdzi, a żeby rozwiązać problem, trzeba najpierw zobaczyć, nazwać po imieniu i uznać jego istnienie. Tego właśnie uczymy się na takich szkoleniach. W sumie w warsztatach wzięło udział około 30 sióstr z różnych zakonów i zgromadzeń, które pracują w różnych diecezjach Ukrainy. Siostra Sara Ewa Łakoma, dominikanka z Żółkwi, pracujemy na terenie parafii Świętego Wawrzyńca. Uczestniczę tu, ale nie tylko ja z mojego domu, uczestniczymy tu jako siostry zakonne z terenu całej Ukrainy w spotkaniu, które dotyczy ochrony dzieci i młodzieży przed wszelkimi, nie tylko seksualnymi, jakimś nasilstwem, czyli jakimiś naciskami, tym, co jest złe, ale też szczególnie tego, jest to, myślę, taki znak czasu, bo dokumenty na ten temat są tworzone, podpisywane. My pracujemy tu szczególnie nad dokumentem Kościoła Rzymskokatolickiego, zatwierdzonym na Ukrainie przez naszych biskupów, które dotyczy ochrony dzieci i młodzieży.